Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałem wam pokazać muchomory czerwieniejące, albo inaczej muchomory czerwonawe, ale nie czerwone. Amanita rubestens. Z łaciny muchomorek jadalny. Nazbierałem w jednym miejscu, takim placyku, 20 na 20, kilkanaście sztuk. Chciałbym wam teraz je pokazać. Zobaczcie, przynajmniej na tych dwóch owocnikach, na tych sześciu owocnikach, nie dwóch. Pokażę wam najpierw trzony. Zobaczcie, że trzon ma takie miejsca, gdzie jest przebarwiony na czerwono, to też widzicie. W ogóle praktycznie cały w kolorze jest czerwony. To są takie najbardziej charakterystyczne. Zaraz wam pokażę inne. Trzon na samym dole nie posiada żadnej pochwy. Po prostu jest bulwiasty, rozszerzony. Możecie sobie zobaczyć pierścień. Akurat te owocniki mają piękne pierścienie zachowane. Powyżej pierścienia pozostaje taki zygzaczek tej odrywającej się formy, odrywającego się pierścienia. Tam będzie zaraz widać, ja to zresztą pokażę zaraz. Tak, teraz będzie to dobrze widać. Zobaczcie, powyżej pierścienia są zygzaczki. I to na jednym owocniku też wam zaraz pokażę. Tu macie następny owocnik. Na pierścieniu widać bardzo dobrze odbite blaszki, dlaczego jest taki garbowany. Kapelusze mogą być takie bardzo chropowate jak ten, ale niekoniecznie. I to jest właśnie taka cecha zmienna. Zaraz wam też pokażę na przykładzie innego kapelusza. Także zobaczcie, teraz macie dwa muchomory czerwieniejące. Jeden jest prawie całkiem gładki, z odcieniami czerwieni. Drugi tej czerwieni ma mniej i ma te szczątki na kapeluszu. Tak to też właśnie może wyglądać. Zobaczcie sobie teraz ten owocnik po lewej stronie. Ten pierścień ma już oderwany i swobodnie zwisa na trzonie w dół. A w tym górnym, w tym prawym owocniku, przepraszam, górnym mówię, ten pierścień się jeszcze nie oderwał, ale już widać, że jest naprawdę, niewiele mu brakuje, żeby się oderwał. Zresztą zaraz wam to zademonstruję. Zobaczcie. W tym miejscu widzicie pierścień, który jeszcze przylega do kapelusza, ale my go tutaj spróbujemy troszeczkę uwolnić. O! I zobaczcie, odsłaniamy blaszki. Czyli jak on się oderwie, będzie wyglądał tak. Te owocniki, które wam pokazuję, są najbardziej charakterystyczne. Posiadają wszystkie cechy muchomora czerwieniącego. Ale są też takie pośrednie owocniki, gdzie naprawdę musicie się dopatrzeć, czy to jest muchomor czerwieniejący. Zobaczcie, dość często te muchomory są zaczerwione. Czyli w nich są larwy. Tu macie taki owocnik po prawej stronie, w którym to widać. I w tych miejscach, gdzie właśnie dorwały się do niego czerwie, widzicie, że ten muchomor jest taki właśnie czerwonego koloru. Po lewej stronie macie trzon, gdzie czerwie się do niego jeszcze nie dobrały. Ale zaczerwienienia też widać na tym trzonie. Na obrzeżach. W miejscu przecięcia widać to. Tu zrobiłem przekrój owocnika. Chciałem wam pokazać teraz w przekroju. Widać u góry na kapeluszu pierścień, który się odrywa od
blaszek i zostanie na trzonie. W dolnej części już widać zaczerwienienie na trzonie. I jeszcze jedna ciekawa sprawa. I zobaczcie, że ten trzon w środkowej części jest taki włóknisty. On może być nawet pusty się wydawać w starszych owocnikach, ale jest włóknisty, jak sami widzicie. Teraz wam jeszcze pokażę, żebyście mogli sobie zobaczyć na wielu owocnikach, jakie one są różne, ale jakie mają cechy w miarę podobne. To wszystko to są chomory czerwieniejące. Trzony, jak widzicie, są takie łuseczkowate. A teraz wam pokazuję kapelusze z drugiej strony. Żebyście mogli zobaczyć, jakie są różnice w barwach, w kształtach, w strukturze, czyli te chropowatości. Jedne są gładkie, drugie mniej. Drugie znaczy szorstkie. Także myślę, że taki film będzie trochę pomocny dla was, żeby wam pokazać na wielu owocnikach muchomora czerwieniejącego. Według mojej oceny najlepszy muchomor jako grzyb marynowany. Ale niektórzy lubią mu po prostu smażone. I też im bardzo, bardzo smakuje. Wiem, że film jest długi, ale chyba lepiej, jak będziecie mogli się przyjrzeć tym muchomorom. I potem samemu próbować oznaczyć. Ale zbieramy tylko owocniki takie, do których jesteśmy pewni. Czasami odcienie mogą być bardzo białe. Lepiej nie ryzykować. Jeżeli widzicie takie grzyby, jak te tutaj, to mają najwięcej cech takich muchomora czerwieniejącego i najłatwiej je rozpoznać. Myślę, że dacie radę. Dobra, będę kończył. Aha, jeszcze wam pokażę może mniej więcej, gdzie to znalazłem, co? Wszystko, co tu wam pokazywałem, znalazłem w tym jednym miejscu. Dobra, do usłyszenia, cześć, pa.